No to chyba git. Możemy jechać dalej. Teraz to co? Chcieliśmy zrobić jakieś zawody. Czemu? Przecież już jestem. W tej chwili ten. A, pierwsze zawody, dobra. Jestem już zakwalifikowany do jesieni, czyli teraz musimy pierwsze zawody ukończyć. To gdzieś tam jest. Przynajmniej tak nam na razie pokazali, że mamy do jakiejś szopy jechać. Może będziemy mogli samochód tuningować. Znaczy już chyba możemy. O Jezu. Dobra. I co to, a ten żmijek to jest? Czy on już poszedł sobie? No dobra, żmija, powiedz mi. No bo ja cię znam, kurde. Jaki samochód masz na oku? No. No w Warszawie to i tak za dużo nie pojeździsz tym autem. No ale jakby dziewczynę chciałbyś zabrać na weekend, to co to już? Takiego eskorta jak tutaj? No. Ale jakaś taka Honda Civic taka? Nie wiem, co to jest. Ale to, czyli taki jakiś co na takich, tak jak tu mogę w grze takie zobaczyć, takie. Nie wiem, jak one wyglądają. Siema, Szyszka. Ile taki kosztuje? Bo ja to, jak mi podasz cenę, to już będę sobie wyobrażał, jak on wygląda. Mówisz? Ale on jest taki sportowy, to co on szybko jeździ? O, przyczółek. Kupiłem dom za zero. Kurde, to mi się kojarzy z Wielką Brytanią. Czy ta gra się dzieje w Wielkiej Brytanii? Bo wygląda super jakby. O, stary, tu mam szafę, nawet mogę się przebrać. Co jest, Miu? Spokojnie. A, to jest przedmiot zablokowany. No to już lepiej nie noś czapki. No nie, no pabo. Co to kurde jest, no no. Ręce. Ty, można mieć strój kurczaka. Zajebista jest ta gra. O stary. Ty, nawet są tańce. Oni tu wzięli najlepsze rzeczy z najlepszych gier. Dobra. Czyli teraz ja już wiem, co ja w tej grze chcę zdobyć wszystkie ciuchy. Mam na razie Forda Focusa i Escorta. Okej. Ulepszenia, co jest poziom pierwszy? Co znaczy funkcja? W tej chwili teren zakwalifikuje się do jesieni. Aha. Dobra, no to kwalifikujmy się do tej jesieni, kurde.
Jesień się zaczyna. No, ja jakbym celował już taki samochód, taki, żebym był po prostu, by mnie powaliło i bym sobie kupił samochód w cenie domu, to też bym w jakieś Mercedesa jednak. Ale takiego, wiesz, takiego bardziej na dwie osoby niż na cztery. Takiego, znaczy może mieć tam cztery siedzenia, ale wiesz, taki, że raczej nie wozisz rodziny nam w bagażniku. Bardziej taki fajny po prostu, a nie rodzinny, wiesz. Na cztery osoby to będę miał jak ten taki duży, jak będzie miał kto siedzieć z przodu, żeby mnie wozić. To wtedy mogę mieć taki większy. A tak to bym też brał jakiś sportowy albo wiesz. Ale to mówię, zanim bym samochód brał, to jednak bym chyba się w dom zaopatrzył. Kurde, ale jakieś malowanie. Pamiętacie w tym, nie w, w czym to takie malowania? Nie w Need for Speedzie, tylko w której to grze są te, że można tak se malować? Nie wiem, może w Need for Speedzie to było. Takie super skórki na samochody. Jakie chcecie, to se zrobicie. Nie? Teraz mam, no mam Mazdę 2 ostatnio kupiłem. I super, no fajnie, no taki kurde, no 20 lat, ile 23 lata różnicy z tą Corsą moją. Niby też czerwony, a jednak no kurde, no jak niebo i ziemia jeżdżenie takim samochodem. Już jak pożyczałem auto tam od rodzinki jakieś takie, wiecie, jakieś takie normalne, czy tam wiecie co miało 8 lat, czy co miało 3 lata. O, to już było czuć kurde, że to w ogóle inna technologia jest, nie? A teraz kurde, to jest sztosik. Który rok? No 2018, przecież mówię, że dopiero kupiłem. Kurde, już ten wyścig robiłem, co to? Nie pchaj się tam, kurde, chłopie. Ładnie ten rzecz wygląda, nie? Dobra. To w tej cenie byś mógł fajnego Mercedesa kupić starszego. Jasne, no kurde, mogłem brać. Po co brałem z salonu? Mogłem brać, kurde, 10-letniego Mercedesa albo innego tam. No mogłem, no ale. Jakoś tak w życiu miałem, że nigdy nic za bardzo używanego nie kupuję. Nie wiem, to jakoś. Jak sobie pomyślę w ogóle o kupnie w sportce samochodu używanego, to aż mnie trzepie, nie? Nie mam co robić, tylko wiecie, się z tymi wszystkimi oszustami bawić. No właśnie, nie było czasu, a żeśmy gadali o tym, że mówię, żeby mi się fajnie by było się przejechać. Zresztą mówi za kurde, chodź, zostań na imprezę, jakąś pójdziemy. Kurde, Piotr. Mówię, no chętnie, ale muszę wracać, nie?
To było nie wczoraj, tylko w czwartek. Jeszcze miałem w piątek urlop, więc akurat, ale... Ale nawet nie miałem ubrania, miałem, wiesz, to wszystkie motocyklowe na sobie ciuchy, to nie jest takie fajne, wiesz, do chodzenia. Ja musiałbyś na sobie mieć taki strój, żeby wiedzieć, jak to jest niewygodne wszystko. No i pierwsze miejsce. Po błocie jeździ, a czyste auto, no. Akurat ciężko mi czytać, jak taki jest wyścig z wieloma zakrętami. Muszę chyba wystawić trudniejszych przeciwników, bo mimo, że się bardzo źle jeżdżę, to wygrywam. To tak chyba nie powinno być. Czy paliłem gumę motorem? Nie. No. O, jesteśmy. A tak. Ja bym na cross country pojechał, to na pewno. Tam by jakiś samochód trzeba było kupić. Ale zanim to zrobimy, to bym chciał, kurde, przyznano nam zawartość. Nowe samochody do odbioru, dobra, ale ja chcę zaprosić, nie. Chcę grać. Co to za Hiata, 8-hurt. Horizon Life, moje, zobacz swoje postępy w Horizon, super losowanie, co to jest? Brak dalszych super losowań, nie masz już super losowań, kolejne otrzymasz za zdobycie wpływu, okej. O, mam jakieś super losowanie. A, bo to się dostaje za jakieś wpływy, za rozwiniętych te mecze. Włącz mikser, można streamować. Przygoda drużynowa. Przejdź do nieklasyfikowanej przygody. Znajdź drużynę, nagrody w serii. Uuu. Arcymistrzowie, poziom pierwszy. Creative Hub. Tu można robić tuningi, grupy motywów, schemat zawodu. Samochody. Rywale, rynek usług. Pakiet samochodów, to chyba będą sklepiki jakieś, nie? Ale mam jakieś pakiety. Patrzcie, to mam kupione. A tego nie mam. O Jezu, mogę jeździć nawet dostawczakiem. Nie wierzę, pokażcie mi. Dodatki. Przepustka samochodowa. Dobra, gdzie są? Zmień samochód. Zobaczmy jak... O, widzicie jak ja mam teraz samochód. O kurde! Forza Edition. No nie, no to... Co ludzie, no to teraz to kurde bierzemy. O, ja uśmiech na twarzy mężczyzny się pojawia, gdy takiego kurde... Takim samochodem może pojechać. Co wy na to, co? Jak się błyszczy RTX on, kurde! Ale się ślizga. Chyba trzeba wyjechać na...
Ja pierdzielę, co, jakie to ma zawieszenie w ogóle. Które ja zawody chciałem te robić? Ulepsz go jeszcze. Jezu, tym się jeździć nie da. Jezu, po śrutowie jest ciężko się po śrutu wyjeździć. Musimy wyjechać na asfalt. Pojedź nim do H i ulepsz. Do jakiego H? Aha. O. VIP pass i dostaliśmy domek. Kurde, za VIP pass. Ja pierdzielę, fajnie być VIP. Mówicie, że pojedź do H i ulepsz go, a nie możesz go ulepszyć bez H? Jezu, kto mi taki sam... Ty, ale pobrudził się, już się tak nie błyszczy, nie? Albo się zmoczył chyba, wiecie? No musi wyschnąć teraz. Jest już asfalt. No i to mi się podoba. Ho, ho, kurde. Ty, ale on się ślizga w ogóle po ziemi, jaka dziwna akcja. Za co? O, punkty umiejętności. Aha, jakieś dodatkowe perki się dostaje do każdego auta. Okej. Aha, i mogę później ten. Dobra, okej, czaję, o co chodzi. Już się wypolerował i odbicia są. Miasteczko festiwalowe. A, jest jakiś edytor projektów. Czekaj. Jezu, tu można jakieś projekty. Znajdź nowe projekty. O fuck. O Jezu. O Jezu. Z Pikachu. Bierę to. Patrzcie na to. Kurde, co my mamy za auto teraz? Zostawiam go w takiej wersji. A miałem go stuningować. Zobaczmy, ale ja nie wiem, czy ja mam części do tuningowania. Co to znaczy biegłość? Aha, to. Ulepszenie niestandardowe. No, widzicie, nie mam. Widzicie, nie ma w ogóle ulepszeń. Czy to mogę kupić? Dom aukcyjny. O, dom aukcyjny jest. Szukaj samochodów. Marka. A nie ma gdzieś do przeglądania? Elitarne projekty. Najrzadsze dojazdy w Horizon. O kurde. Aston Martin. Lotus. O. Chevrolet. Ja pierdzielę, jak ja. O jest. O jest. To są auta, kurde. 93. 60. A czy ciekawe, co chodzi z tą aukcją? Kto to jeszcze. O kurde, ten jest w ogóle za 2 miliony, nie? Moje aukcje, moje oferty. No ale jak on kosztuje tylko 20, to ja chyba go zalicytuję.
Dobra, mówicie, że w salonie są auta. Samochody z DLC. Ale co to znaczy kupione, kupione? Nie rozumiem. Kup samochód, to jak? Ale ja ich nie mam wszystkich. Niby, że mam kupione. Co to znaczy, że mam kupione? Pokaż wszystko w salonie. Filtruj, sortuj. Gdzie jest pokaż wszystko? Z dodatków są i możesz je kupić za darmo, no ale jak się je kupuje? Jak ja już mam go kupionego. Musisz level wbić i się odblokowują. Aha. Pokaż wszystko. No bo to są. A nie, to są chyba moje. A nie, to są wszystkie auta. I mogę je. O, widzicie, i teraz mogę je kupić. Dobra. Jak chcemy na przykład jakiegoś Opla. A czemu nie ma Opla? Czy to jest ABCD? O kurde, patrzcie. Kurde, MX5 są, RX8. No, takiej mojej to nie ma, kurde, za mało sportowa. Gdzie tu są? Jest Opel. Co, tylko jednego Opla mają? Kurde, szkoda. 100 tysięcy, no stać nas na takie Opla na przykład. Patrzcie, tu 1,7 miliona kosztuje. A Peugeot na przykład 205? Co o tym myślicie? To nie jest kurde stosik auto? Co byśmy tu chcieli? Vauxhall? To co pod V będzie? A. O, jest Corsa. Kurde, no. Pokażcie go. Za nowa. Trochę za nowa, no. Ale kurde, co auto to auto, nie? Co Corsa to Corsa. Co to się nie ładuje tak? Ale jak ktoś lubi samochody, to powiem wam, że to jest dla niego. Nie wiem, coś nie widać. Dobra, nie będziemy tamten. Można to kupić, jak się załaduje, ale. Volvo, Volkswageny. Patrzcie, ile Volkswagenów jest w ogóle, nie? Nawet jest kurde Type 2 Deluxe. Volvo. Patrzcie, jaka ciężarówka. O, taki Jeepek. Abarth Spider. Co to w ogóle jest za firma? Abarth. Akura. Alumicraft AMC. Co to jest? To są jakieś filmy, chyba firmy, co chyba robią po dwie sztuki samochodu na świat. Patrzcie, jakie Audi są. No takie to u nas jeżdżą, nie? Po ulicach. Ja widziałem takie RS6 czy RS3, coś tam, to chyba takie normalnie można spotkać. O kurde, Aston. Hali jakiś. Auto Union. To jakieś chyba kurde stare. Bentley. BM-ki są, patrzcie. Też takie co u nas można spotkać. O taka. To ładne bardzo auta są. Tylko strasznie duże. O, ale taka już kurde, taki coupé. No to już by mi się bardziej ten. A mieliśmy Mercedesy zobaczyć, prawda? Bugatti. Buick, co to kurde jest? Cadillac.
Chevrolety, no. Camaro. Ja kiedyś chciałem mieć Camaro, jak byłem mały, to mi się marzyło Camaro. Chrysler. Dodge. Ferrari. No tu powiem wam, że tu poszaleli z Ferrari, nie? Chyba najwięcej Ferrari, nie wiem, muszą mieć skoro super deala z Ferrari. Fordów też strasznie dużo, ale to amerykańskie to. O, Formuła Drift, mam wszystkie za darmo, nowość. Ale co to jest, że mogę go pobrać? Nie. Pobierz. Ale co to, projekt pobieram, czy o co chodzi? Nie wiem, o co chodzi z tym pobieraniem. Co myśmy mieli zobaczyć? Mercedesy, nie? Hyundai International. Oto taki na wakacje się jeździ takim. Cały samochód za free. Jest BMW. Patrzcie, nawet są te. James Bond Edition. O, patrzcie, my je mamy w ogóle. Tak mi się wydaje. Jeep Kia, o. Stinger. Tylko jedna Kia się nadaje do jazdy w wyścigach. Lamborghini, tu też dużo. Land Rovery. Lotusy, no Lotus to jest, kurde. To siwo, Maserati. Mazdeczki też, mazdeczki, Boże, ładne. Dobra. I są teraz tak, Mercedesy, nie? No kurde, no to jednak, co Mercedes, to Mercedes. Ja pierdzielę, jakie auta w ogóle. Dobra, my mamy swoje auto i nim jedziemy na festiwal. Moje samochody. Nie mam takie rodzaje samochodów. Nie wiem czemu, podobno mam jeszcze nieodblokowane. Jedźmy sobie na ten festiwal, zobaczymy. Na ten chcieliśmy jechać, nie? Jak klikasz dwa razy A w sklepie, to ci się pobiorą i już będziesz miał w garażu. Nie no, to żartujecie teraz, nie? Dobra, sprawdzę to, ale mi... Sprawdzę to, ale jak mnie ktoś kurde oszukuje... No... Na jaką? Bo co za cześć tyć, kurde. Dobra, ściągam Dodge'a Vipera, czyli dwa razy A, czyli tu. I dwa razy A i mogę kolor mu zmienić, więc nie wiem, na czym polega to dwa razy A. Chyba, że tu mam jakoś, no nie wiem, klikam dwa razy A, dalej nic. Aha, dobra. Czyli więcej razy A, bo już kliknąłem z 5 razy A. To był jakiś Viper, tak? Zobaczymy teraz, czy go będziemy mieli. Kurde, mamy go. Czyli to oznacza, że co ja mam teraz w tym salonie zlagowanym, mam wszystkie klikać, jeśli bym cokolwiek chciał mieć. Nie mogę dać pobierz wszystko. Trochę padaka, nie? Jest tu coś, co warto pobrać? Może taki samochód Bonda. O, tego weźmy se.
Przykupnie Y naciśnij. A co było pod Y? Ale patrzcie, ile to trwa. To ja się nie doczekam, kurde. Boom. Jezu, i wyszedłem z tego. Ale jestem nim. No i prawidłowo. Teraz jedzie. Showcase event. To będzie jakaś pokazówka. Muszę się tam dostać. Jedziemy tam. No takim Lotusem, jakbyście wyjechali na miasto, to by było, kurde. By dziewczyny, by nawet chłopacy by byli. Wszyscy by byli. Nież Miu? Ty by się dał za kolanko złapać, kurde? Takie przejażdżki Lotusem. Ale no nie jest taki szybki jak tamten. Jednak, bo James Bond nie jeździł szybkimi samochodami. Chyba tylko szybkie dziewczyny miał w takim razie. Poka w środku, ja nie wiem jak się klika środek. Jak się tu klika środek? Nacisnąłem strzałkę. O Jezu, mogę sobie zdjęcie zrobić. Czekaj, bo sobie mogę zdjęcie zrobić, stary. O, ja jestem w środku, siedzę, patrzcie. To nie wiem jak, czekajcie, może tu się gdzieś widok zmienia, chce się. Nie. Radio wyłączone. Tak. Powiedz mi teraz, ile kosztują do niego hamulce na przykład. Co? Ile cię będzie kosztowała wymiana hamulców, amortyzatorów i opon na przykład w takim samochodzie? Ja nie mam za darmo, ale... Na pewno mi... Jaką za darmo? No. No to chyba nie w Polsce. Zresztą w Danii wiesz, ile samochody kosztują. 3 razy więcej niż w każdym innym kraju dookoła, bo... Zmianę widoku masz pod RB. O, mam, dobra. To tak wygląda w środku. Jeśli się zastanawialiście. Ma takie wielkie przełączniki światła. Przeciwmgielne. Jakiś panel. Przeciwmgłowa, nie przeciwmgielna, nie wiedziałem. Przeciwmgłowa. No dobra. Może tak być. Patrzcie jak się rozwala, czekajcie, pokażę wam fizykę muru. Tylko czekajcie. Kurde, nie rozwala się. Myślałem, że tak się sypie. O, to jakiś kamień mi się przyczepił do zderzaka. Poleciał. Jednak trzeba mieć prędkość, żeby taki kamień rozwalić.
Dobra. Słaby klej mają w Anglii, że idzie. To jest mur Hadriana, to kurde też Rzymianie budowali, my go teraz rozwalamy. Kurwa, wejść w tuning. No nie mogę wejść w tuning, bo tu nie ma w ogóle chyba tuningu. W tym momencie. Musiałbym gdzieś, kurde. Chyba, że tu tuninguj samochód. Ale to nie taki. Tuning. Nie wiem, dobra, koleś, przestań spamować, bo już 20 raz to czytam, żebym sobie zmienił skórkę na tym na jakieś Bonda. I zjechał na tuning. No ja to przeczytałem już, tylko po prostu muszę do tego H podjechać i to mam w dupie skórkę Bonda. Bo jadę misję zrobić. Odkryto obszar. Losowanie? O, losowanko. Losu, losu, losu. Gdzie było? Trzy losowanka. Dobra, rozbijmy. Losu, losu, losu. Losu, losu, losu. Ubiór. Zamykanie Windows XP. Legendarny dźwięk jakiś. Widzieliście, co tam było do wylosowania? No, żółte. Nie chce się... O! O Jezu, okulary, naprawdę. To powiem wam, że takie losu, 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 to mnie nie interesuje. Jakie problemy z czym? Z Windowsem? Windows 10 zajebisty jest. Zajebiście, wszystko działa, kurde. Nic się nie zawiesza. Sam co tam wszystko robi w tle. Elegancja. A czekajcie, bo tu mieliśmy coś robić. Nie no, 7 to nie jest na XP. 7 był spoko, ale... Ten jest jeszcze... Ścigaj się i rywalizuj... Ciekawe, czy tak się da. A tu musiał ktoś grać. Ale mam taniec. Oczekiwanie na graczy, no nie wiem czy to się uda, no to musiałby ktoś online być, a tu wiecie jak tylko streamerzy mają dostęp. Chyba będzie ciężko zebrać ekipę, no akurat na ten jeden wyścig. Nie no właśnie mi nawet no XP-ku nie mówcie, no on był spoko, ale 10 lat temu, nie? Nie wyobrażam sobie, że ktoś teraz w ogóle na XP-ku siedzi. Może, nie wiem. Nawet moja mama ani tata nie siedzą na XP-ku. Co się dzieje? Co? O kurde, będziemy tym jechać? Ja miałem, że mam domek VIP za free, bo mi napisało. I wiem, że mogę tuning w domkach robić. No spoko, super. Dobra, rozpocznij zawody, ale jakim samochodem jadę? Jedę tym wielkim poduszkowcem? Nie, tym. To po co poduszkowiec jest, bo nie rozumiem. Brzmi, weź mi wytłum... O kurde, już wiem chyba po co. Ja mam go gonić?
Nie wiem, kurde, co się dzieje, ale powiem ci, że jest jazda, nie? Czego mam wyprzedzić? Bo właśnie mi się to udało, nie? Kurde, odbiłem się tam o ścianę, trzeba to powtórzyć. Kurde, a mi się wydaje, że ten poduszkowiec to tak trochę oszukuje, bo on jakoś kurde jedzie w ogóle poza tymi flagami. Widzicie to? Że on punkt, w ogóle w checkpointy nie wpada. Oszust jeden. Fuck, nie! Ja pierdzielę, co się dzieje. O fuck. Za słaby skok w ogóle. Czekajcie jeszcze raz, bo to trzeba się rozpędzić. Tu trzeba wyżej wjechać i z bardziej z wyższego terenu będzie większa prędkość, nie? Wydaje mi się, że będzie to lepsze. Dobra. N-Burak 5. Nice try. Jezu, koleś ma poduszkowiec wielki. Jak ja mam z nim wygrać? Powiem ci, że sądzę, żebym się odbił od tej poduszki tyle. Stary koleś drzewa rozwala, ludzie piszczą. Czy to jest w ogóle legalne? Zresztą jeszcze jelenia prawie przejechał. Zresztą to nie może być legalne. O, fuck. Chcę zwyciężyć z nim na stacji benzynowej. Ale co, szybciej zatankuję, czy o co chodzi? Bo nie rozumiem, co znaczy na stacji benzynowej. Czy tu jest jakiś punkt, stacja benzynowa i tam mam szansę, żeby go wyprzedzić? Może będzie tunel, to się nie zmieści koleś i tyle. Wy, bo to już jest końcówka, nie? O fuck, nie. Co to za trawa jakaś? Dobra, tu już trzeba se tunią. No, mówiłem, że będzie tunel. O kurde, na sam koniec mi się udało. Pierwsze miejsce. Toyota Baja. Tu się nie da przegrać. Może. Umiejętności 37 punktów tylko. Coś słabo. Aha, bo na zimę to my musimy powygrywać różne konkursy i wtedy możemy się do zimy zakwalifikować. No nice. A tu żeśmy skończyli. To chodźmy do tego domu teraz, dojedźmy i zobaczmy, czy tam. Dobra. I to za darmo z strefy VIP wpływu, kurde.
Tu trzeba powoli, żebyśmy sobie nie rozwalili. Ej, co ten dom jakiś pusty? Tu nie ma domu wcale. Może go dopiero wybudują. Darmowe 5 milionów. Super losowania 5. O kurde. To będziemy teraz super losowania robić. No, to jednak pakiet VIP to jest pakiet VIP, nie? Tak, to jest mój dom. Ulepszenia i tuniki. Tu mówicie, że mogę z jakieś... Nie wiem, ulepszenia niestandardowe. I mogę mu co, kolor zmienić? No, powiem wam, że kurde, nieźle to wygląda. Kupiłem za 48 tysięcy. To jest samochód Jamesa Bonda, ludzie. Ja zaraz będę do jeziora wpływał i koniec. Dobra. Kolekcjoner samochodów poziom 6-7. Kurde, no fajnie. Dobra, losu, losu, losu. O kurde, i to nie... Stary, to jest samolot Jamesa Bonda, nie pamiętasz? O Jezu, zwykły czerwony podkoszulek żeśmy wylosowali, ale teraz będziemy mieli super, 5 super losowań jest za ten budny. O, super losowania. I ja pierdzielę, buty i czarne spodnie, no słabe. Nie no, buty to wiecie, to baba może się cieszyć, że buty sobie losowała. A nie my tutaj, porządne chłopy, kurde, my chcemy auta, my chcemy tuningi. No i syntezator. No, trochę kasy żeśmy dostali, ale jednak wolałbym te żółte, nie? No, musi nam coś, musi nam jakaś legenda wpaść. Kurde, robią mnie teraz. Robią mnie ciągle, ciągle mi przelatuje ten... Legendarne losu losu. Jest 400 tysięcy, patrzcie, i korwetta jakaś wpadła. Dobra. Ja nie wiem, czy to się da kupić te lootboxy za pieniądze, czy tylko w grze są jakieś, za jakieś tam rzeczy. Galaktyczne getry. No to ja muszę moją postać teraz zmienić. Ale żeby ją zmienić, to muszę wrócić do samochodu, do domu, nie? Wiesz co, takich rzeczy to ja po prostu nie oglądam, no. Tak? No to jakoś mnie to w ogóle nie interesuje. No nie, no to sobie wylał na głowę, no i co coś. Co to źle? Ja bym musiał streamera za wylewanie sobie na głowę, to ci musiał już mi pierwszego kurde usunąć. O, patrzcie jakie kurde ja mam ten teraz. No i to mi się podoba. A na stopy? No ale co, se wylał to na głowę i co? Już? Czekajcie, bo tu jest jezioro, ja muszę do tego jeziora wpłynąć, nie? Oh fuck! A to jest głęboko? Czy ja tylko myślicie, że to jest...
jedyny samochód, który może pływać po wodzie w tej grze? Czy tu po prostu jest tak płytko? Ale wydaje mi się, że to jest chyba jedyny samochód, który może pływać. No bo łódki tu są, nie? No to trochę by było dziwne. Nie wy się zastanawiacie, po co mi kurde samochód pływający. Bo ogólnie, wiecie, w tej grze na przykład rzeki są takie płytkie, że nie utopisz się w nich, nie? Ale no jezioro to chyba by nie zrobili płytkiego. Jak w PUBG. Czy jakimś innym Fortnite, że się da, wiecie, wszystko woda do kostek. Każdy zbiornik jest bardzo płytki, czyli te łódki są fejkowe, tak? Stary, to jest Jamesa Bonda samochód, rozumiesz? Wyświetla zalety. No ale ja mogę tylko tą zaletę kupić, tak? No co, to każdy samochód ma te same? To tak trochę bez sensu. O, 20 tysięcy kredytów nagrody dostałem. Kurde, daleko ten wyścig, gdzie ja jadę w ogóle? Czy nie da się skrzydeł złożyć? Nie, bo wy zobaczcie, że one mi pomagają skręcać, bo się same też tak ruszają. Jak ja skręcam, to one chodzą. To nie są takie fejkowe skrzydła. Jezu, kto te drzewa w tym lesie wszystkie poustawiał tak na drodze. Wiedziałeś, że przed patcher Tomb Raider miał inne zakończenie? Jezu, ja już nawet nie pamiętam, jakie tam było zakończenie. Ta fabuła była takie dla mnie i nie ten. Bez żadnego, bez ikry, że nawet nie pamiętam, co się stało, wiecie. A grałem w to wczoraj wieczorem. On ma peryskop w ogóle na górze, czy co to jest? Ty no, ale James Bond mógł chować te, nie? Mógł go zrobić, że będzie łódką, a mógł je schować. No ale mam jego samochód, no stary. Pa, teraz co ja robię? Jadę. O kurde, ale będą samochody. Nie mam tam 13 kilo czy coś. Aha, muszę wybrać samochód. To ja bardziej taki bym brał, malutki, nie? No, trochę, tylko że na przykład w tym tygodniu nie byłem ani razu na siłowni. Już nie miałem siły, kurde. Za dużo roboty w robocie, a jeszcze tak montowanie komputera po nocy. O! Patrzcie, rajd przełajowy nad przedmieściem. A, można stworzyć nowe zawody. Prezentuję, weź udział w tych zawodach, zmień samochód. Aha, czyli trzeba jakieś samochody wybrać do tego wyścigu. Dobra. Volkswagen. Retro Super.
dekada, a może być jakiś rocznik na przykład. Może być kraj. Może być producent. Może być niestandardowy. To co bierzemy? Mi się podobał ten, co był taki offroad boogies, nie? Nowy sam. Aha. Dobra, Jasiu Soushibo. To jest mój pierwszy blueprint. Mogę pierwszy przejechać im. Kup samochód. Może mam jakiś? No nie mam. No to jedziemy tym żukiem, co to tam jest. Kurde, jaka poza moja taneczna. No, gramy w 4K, kurde. Nawet nagrywamy w 4K, będzie na YouTubie, będzie kurde igła. No, takie zawody to ja lubię, takie bardziej terenowe. Rzuca. Co, gdzie jest trasa? Nic nie widzę. Nie wiem, za co ja te jakieś punkty dostaję, jakieś wpływu. Za co? Za to, że zrobiłem skok, czy? A, ominąłem ten punkt. No ładnie, powiem wam, kurde. Suniemy. O, fuck. Czyli musimy po płocie pojechać, tak? Kto robi takie zawody, że trzeba po płocie jeździć? Przecież to, kurde, ludzie by oszaleli, by powiedzieli, basta, koniec zawodów, kurde. I jeszcze księdzu po ogródku? Kościoły w grach. Ciekawe, czy jakby się w snopek taki wjedzie, w takim ten belę drewna, czy by nam samochód zatrzymało do zera, jak drzewo duże? Czy pewnie by się rozpadła? No i koniec, nie ma grania w piłeczkę. O, skubany próbuje mnie wyprzedzić jakiś typ. Nie ma szans, kurde. Sukces zakończono. Fum, siup. Siup, siup. Skrrt. Porobieni. No i to jest, kurde, to. Za 1-2 miliona moglibyśmy sobie nakupić najlepszy samochód w grze. O, dostaliśmy jakiś level. Rajd przełajowy, level pierwszy. Zima i patrz, i do zimy nam doszło trochę wpływu, ale no trzeba mieć 100 tysięcy, czy ile tam nam brakuje jeszcze. A, widzicie, nowe tereny.
Kurde, nawet niezłe to jest. Powiem wam, że troszeczkę tak wciąga taka gra, nie? Że jednak chce się robić i kolejne zawody jechać, nie? Edynburg. Dobra. Okej, moi drodzy, będziemy robić przerwę, bo to gramy już kolejną godzinę. No i zaraz zobaczymy, co dalej. O, a tu możemy sobie te punkty rozdać, patrzcie. Tu. Nie. O, a co to są? Aha. A, można poziomy zrobić. Mixer, patrzcie, Horizon, zakwalifikuj się na listę Mixer, a widzicie, trzeba streamować, a czemu nie ma listy Twitch? No bo Mixer jest Microsoftu, nie? Losu. Sto tysięcy. Samochody. Biegłość, o, i tu mogę tą biegłość mu dać, nie? No dobra, przerwa.